Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothic 2 Noskruka The Returning. No i cóż, dzisiaj jesteśmy na terenach lodowego smoka. Ja tutaj dotukłem kilka potworków, które pozostawały. W sumie z żadnych przedmiotów do zebrania praktycznie nie było, poza tam miksturką zdrowia podejrze i miksturką many, jakimś tam zwojem sobiutkim, więc na tym nie pokazywałem. Jednakowoż, po co dzisiaj jesteśmy na terenach tutaj lodowego smoka z powrotem? Czemuż my tu przybiliśmy w ogóle? Dlaczego morduje to teraz, a nie w czwartym rozdziale, etc., etc.? Ponieważ jak usłyszałem, gdzieś tutaj możemy znaleźć eliksir siły. O ile go nie zebrałem wcześniej, to wydaje mi się, że podróż tutaj była jak najlepszym pomysłem. Znajduje się on podobno gdzieś tu właśnie przy tych całych konstrukcjach orków. A jak wiecie, nie jestem zbyt chętny, żeby eliksir siły pomijać, bo jako wojownik oczywiście tej siły niebagatelnie potrzebuje. Zresztą w sumie to żadna klasa jakoś chyba szczególnie nie chciałaby przedmiotów dających, raczej przedmiotów. No czegokolwiek dającego w sumie siłę omijać, ponieważ no magowi też się siła może czasem przydać, a łucznikowi to już na pewno. Niby łucznik ma te swoje bronie polegające na zręczności, ale nie oszukujmy się, one aż takie mocne nie są. I teraz tak, jak dobrze słyszałem, to przy jakimś, jakimś mostem znajduje się ta cała mikstura, której ja szukam. Tylko pod jakim mostem? To jest dobre pytanie. Jeżeli nie znajdę jej w streaminga, to po prostu zrobię cięcie. To jest jakiś most, więc może o ten most właśnie chodzi. Tak, zadaję, że o ten most chodzi. I trzeba byłoby się jakoś pod niego dostać, tak? W ogóle wyjął broń jak to pod razem, jednakowoż na szczęście tylko po to, żeby zatańczyć sobie mambę. Przy okazji przydało się uzdrowić, bo zdeczkę mało żytka miałem. A z taką ilością życia spotkać jakiegoś oponenta nie byłoby zbyt mądrze. Znam tam zejść, tak? Tylko że ja nie widzę za bardzo, jak mam tam niby zejść. Mogę tu zeskoczyć? Tak, mogę najpewniej. Widzę, że tu nie jest aż tak wysoko. Bezimienny, prosiłbym cię o teamplay. Teamplay? Oh yeah, dzięki. Dzięki bardzo za teamplaya. I faktycznie jest tu mikstura siły. Bardzo dziękuję za poradę, bo sam o niej nie miałem bladego pojęcia. I jak macie tego typu porady, to podawajcie, bo ja z chęcią sam je zdobędę, że tak powiem. Przedmioty, które z nimi się kryją, a także przy okazji podzielę się informacją z wami. Przekażę ją dalej, if you know what I mean. Dobra, trzeba do zeskoczyć spokojnie. O, to nie jest najlepszy pomysł spadać tędy. Ale no, w sumie może być tak. Dobra, zdobyliśmy ten cały eliksir siły plus 3. Dalej w sumie nie wiem jak, raczej skąd w ogóle wziąć klucz do wolnej kopalni. Ale do niej się bierzemy w swoim czasie. Tych jeszcze oszukiwów już mordować nie będę, bo tam już siedzi do lodowego smoka. Szczerze, co mi da w tym momencie walka z nim, skoro bez pewnego przedmiotu, zwanego okiem Minosa, nie zrobię mu nic, a nic, bo jest po prostu nieśmiertelny. Ale gdybym mógł mu zrobić to w sumie, a zresztą, mniejsza z tym. Wyruszamy teraz z powrotem do Korinis, tak mi się wydaje. W sumie biegnąć stąd to troszkę szaleństwo i też musiałbym to wyciąć, więc pobiegniemy sobie troszkę z, no, troszeczkę z bliższego miejsca, ponieważ już samej przełączy. O, czy mi coś się jeszcze przydało Lumulu? No niekoniecznie. Ogólnie jak przejdziemy przez tutaj przełęcz, to już rozpocznie się kolejny rozdział. Coś mogę jeszcze z jego pokazać albo z Bilgotem? Jego mógł mnie czegoś nauczyć, ale nie widzę w tym momencie sensu. Co tu robisz? Myślałem, że szedłeś do przełęczy. Już nie mogę. Pozwól mi chwilę odpocząć. Dam radę, nie martw się. Skoro tak twierdzisz. Tylko okay. Krótka przerwa. Tylko już tak pomyślę, czy na pewno wszystko porobiliśmy. No w sumie dobra, wszystko porobiliśmy. Najwyżej jak coś się schrzani, to wszystko już można naprawić. Dobra, Uriziel i ruszamy. Chociaż w sumie tak już ten trudno się spędziłem tyle, że wątpię, że było coś, czego nie zrobiłem. No to ruszamy na rozdział trzeci. Dum, utknąłem w belce aż. Aż utknąłem w belce od tego rozdziału trzeciego. Tak. Teraz chyba właśnie przy przejściu do Korinis powinna wyskoczyć informacja o tym, iż rozdział trzeci się rozpoczął. No właśnie. Rozdział trzeci. O Korinis. Tak, rozdział trzeci rozpoczyna się, gdy wrócimy z GD do Korinis, potem jak już oddamy wszystkie listy Garondowi, a także weźmiemy od niego Lizohagena. No i wraz z rozdziałem trzecim w Korinis zrobi się troszkę bardziej hardkorowo, więc jeżeli z jakiegoś powodu zrobiliście rozdział drugi strasznie szybko i wasze statystyki wyglądają mniej więcej tak, że macie, mówię o wojowniku, prawda? Macie na przykład dopiero ze 100 siły jakimś tam mniej, no to niekoniecznie wam będzie teraz o śmiechu, ponieważ no od tego rozdziału Korinis staje się troszeczkę bardziej przerąbanym miejscem. No może nie porównałem do GD, ale jednak zawsze będzie to teraz dużo groźniej, aniżeli było.
Już nawet widzimy pewnego tej jegomościa, który z jakiegoś powodu pilnuje bramy. Po stroju domyślamy się, czyj wysłannik to może być. Nie byłby Jarakar, miał chyba pozytywną, ale no... No niestety. Bo niestety? Poddaj się, póki jeszcze możesz! Stąd nie mam ucieczki! Och nie! Koniec! I tak, od tego właśnie tu poszukiwaczy, od tego rozdziału w Corin, czyli cała masa. Jednakowoż no dla mnie w tym momencie po takim długim treningu i zdobyciu Urizila nie są szczególnym wyzwaniem, jednakowoż dla przeciętnego gacza mogą być. Dobra, rycerza tutaj mamy martwego, oczywiście ten poszukiwacz jakimś cudem zabił tych rycerzy. Troszeczkę dla mnie jest to naciągana historia. I tak, przy jednym z tych rycerzy znajdziemy pierwszy teleport w Corinis, teleport do przełęczy Corinis. Właśnie od rozdziału trzeciego będą masowo pojawiały się kamienie teleportacyjne. Będziemy mogli w różnych sytuacjach zwać właśnie różne z tych kamieni. No i tu właśnie widzimy naszego starego przyjaciela, czyli Laresa. Fu, Laresa, Lestera, ich ciągle mylę, Boże. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. W to akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Ja również teleportuję się do wieży, na drogach jest zbyt niebezpiecznie. Zakończę rozmowę. Xardas kazał ci przekazać ci tę runę. No i tak właśnie. Od rozdziału trzeciego, jak powiedziałem, nie tylko będą pojawiać się teleporty, nie tylko będzie bardziej niebezpiecznie, ale i oczywiście, jak powiem, większość z was się już domyśliła, powrócą oponenci, których wcześniej zabiliśmy. Oczywiście nie takiej samej liczby, jak byli w rozdziale pierwszym, ale będzie ich troszeczkę mniej, ale także będą bardziej niebezpieczni, na to należy zwrócić szczególną uwagę. Na przykład tutaj był wcześniej zwykły kropica, to jest trujący. Ja chciałem w ogóle blokować trującą kropicę. Nie licząc z tego, że na potwory blok nie działa, to jeszcze chciałem blokować coś, co truje. Jestem głupi jak... Mniejsza z tym. Serafisa tutaj mamy... Jak widzimy, całą masę poszukiwaczy. Jaszu w ogóle przede mną ucieka, co ciekawe. Nie sądziłem, że się będzie wydarzy. Jakiś Jaszu będzie przede mną uciekał. Kurczę, musiałem strasznie silnie się zrobić, skoro Jaszu przede mną ucieka. Jeszcze jak byliśmy w forcie Asgan, to Jaszu przede mną nie uciekały. Ciekawostka. Jak widzę tak, że to chyba jest w ogóle ścierwojad preriowy, ten co występował w Jakendarze. Czy jak on tam się nazywał? Tak, preriowy ścierwojad. Oj, w ogóle zębacze są też! Cześć zębaczyk, co u ciebie? Na strzała padłeś, ależ mi smutno. A kiedyś pomyśleć, jak byliście wyzwaniem, panowie zębacze, no. Nie wiem, czy też jakieś rośliny się nie porespiły, bo nie przypominam sobie, żebym tyle roślin tu pomijał. Możliwe to jest? Szczerze nie wiem. Możecie mi napisać, czy jakieś rośliny się mogły porespić, czy nie, bo nie pamiętam, czy się w normalnym godniku respiły, czy nie. Naprawdę nie wiem. Oczywiście skolasane potwory, to także możemy sobie powyróżniać troszkę ekspa pozarabiać, a jako są to same potwory, to wyróżnianie w żadnym wypadku nie jest niczym trudnym. Ej, no tutaj nie mogło być aż tyle roślin, serio, coś mi tu nie pasuje. Wtedy nie wierzę, żebym tyle roślin popomijał. Łyk na sobie eliksir wytrzymałości. Jak tylko będę wierzył Xarda, co zrobię sobie kolejny, więc nie ma problemu. Dobra. Zabijemy tutaj kolejnego poszukiwacza, z tym, że poszukiwacze oczywiście właśnie. Poszukiwacze poza rzucaniem w nas swoimi błyskawicami, niektórzy z nich także przyzywają tych swoich zombie strażników, którzy są w sumie ci zombie strażnikami są bardziej niebezpieczni, bo nie licząc tego, że zombie strażnicy są mocni, to jeszcze jest ich aż dwóch i poszukiwacz zazwyczaj się nie kastuje wtedy spela, jednakowoż no i tak on zawsze walczy z tej pięści i jest ten jakiś tam damage zadać, więc w sumie muszę stwierdzić, że nie jest tak wesoło. Ci właśnie są zdecydowanie bardziej niebezpieczni. Mamy tylko kolejny Serafis. No nie, nie wierzę, że Serafis pominął teraz obok tego, obok X-a. To jest przecież no... No to się wydaje niemożliwe aż mi. Wow! Troll! Serio! Młody troll! Naprawdę, gro? W takim miejscu młodego trolla wsadziłaś? No chodź tu, panie młody trollu. Ja pierdolę, jak wiesz, Corinis faktycznie stało się dużo bardziej ekstremalne. Pomyślcie, co by było, gdybym ja jeszcze dodatkowo nie miał pozabijanych tych potworów wcześniej. I te potwory z wcześniej, i te teraz by tutaj były cały czas. Mogę zębacz sobie łazić, co mi zębacz może zrobić przy trollu? No to zamachnij się do jasnej ciasnej, zamachnij się draniu, zamachnij się kurczak upieczony. Dobra, zdechasz. Jeszcze zębacz przyszedł, ale zębacz to już co to jest, moja trolla. Nawet młody troll przy zębaczu to jest jak boss. I tu było te przejście, jak dobrze kojarzę, dodane właśnie przez Truninga,
które jak ktoś kiedyś napisał, to jest po prostu przełożone miejsce, czyli to jest po prostu zamknięte i przerobione miejsce z runą dla nowicjuszy magów ognia. Wdychaj trwających fiopii. Co całe szczęście, teraz się sprościej zabić. Gdzie ten wilk polazł? A, już spierdziała, dobra, nie ma co. Niestety wilki będą uciekać jak porąbane, więc... No cóż, nie wiem, mogę znieść przedmioty na siłę i je w ten sposób, że tak powiem, troszkę ułaskawić, żeby aż tak przynajmniej nie uciekały, ale... Kurze, jakby zajmę moje przedmioty na siłę, tak mam 200 siły, więc no... 200 siły to i tak raczej będą uciekać i tak. Bo uciekają od około 120, a 200, więc no sorry bardzo, raczej wilki będą i tak uciekać i tak. Tamten biegnie i biegnie. Kurczę, mógłby się zatrzymać na chwilę, no. Przejdę się z kuszy racji, bo byłoby po nim. No wilczuś, zatrzymaj się! Nie, kupa. Teraz też w ogóle poleciał do innego wymiaru. Do innej galaktyki! Tylko nie jest w stanie stwierdzić tego, pewnie ten mały wilczuś, że czym dalej pójdzie, tym więcej zębaczy na niego czeka. Zębaczy biegają chyba nie szybciej ode mnie, ale łatwiej mi atakować podczas biegu, niż mi. Słuchaj, Balor, mam na ciebie informację. Czego chcesz? Co wiesz na temat ludzi w czarnych szatach? Niewiele. Najwyraźniej wszyscy są możliwymi magami, ale ich prawdziwe pochodzenie nie jest mi znane. Czasem jednak wydaje mi się, że niektórzy z nich są połączeni jakąś niewidzialną liną z bractwem. Naprawdę są? Co masz na myśli? Wielu z naszych braci ma silne bóle głowy. Nie potrafię wyjaśnić, z czym jest to powiązane. Obawiam się, że spotkanie tych stworzeń może mieć negatywny wpływ na naszą podświadomość. Myślę, że to wszystko może być początkiem poważnych obsesji. Może coś z tym zrobimy? Mądrość i moc balów pozwala nam zagodzić wpływ na niektórych kontaktów z nimi, a nie wiadomo, jak długo starczy nam sił. Musi być jakiś inny sposób na pozbycie się tego wpływu. Słyszałem, że w klasztorze magów ognia istnieje mikstura, która jest zdolna wyleczyć obsesję. Spróbuję ją zdobyć. O, byłoby wspaniale. Ja również chciałbym rozwiązać ten problem, ale cały mój wolny czas jest przeznaczony na załagodzenie ciężkich przypadków wśród naszych braci. Proszę, śpiesz się. Chciałbym troszeczkę wolniej to czytał, jednakowoż takiej możliwości nie ma, ponieważ te dialogi lecą bardzo, bardzo szybko. Sam tak mówiłem. Pomyślałem, że zdam ci raport z mojego zadania. Dobrze, ja chcę wiedzieć o wszystkim, co się wydarzyło. Czego się dowiedziałeś? Ekspedycja do Kończej Doliny poniosła pełną klęskę. Te złoża magicznej rudy, które jest dostępne do wydobycia, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb królewskiej armii. Parę dni ponieśli ogromne straty podczas tej wyprawy. Garon wysłał mnie za portem do Narhagena, abym przekazał mu, co się naprawdę tam dzieje. W tej kwestii nie możemy tracić więcej czasu, natomiast zanieść ten z Lorda Hagena. To wszystko, czego udało nam się dowiedzieć. Dobrze. Powiadom mnie, jak tylko uda ci się czegoś więcej dowiedzieć. No i spada karma Obeliara. Pomyślałem, że dam ci raport z mojego zadania. Z tego będzie jeszcze więcej. Dobra, stawię się o wszystkim, co się wydarzyło. Czego się dowiedziałeś? Nie popełniłem żadnych nowych informacji. Aha, czy to było a propos tego Hagena? No dobra. Myślałem, że chodziło bardziej o coś innego. Mniejsza o to, kto wpadł w błoto. Teraz chciałbym pogadać tutaj jeszcze z kim? Z Virianem? Ani z Dioru niekoniecznie. Z tym balem u góry, co pogadałeś, co chciał ode mnie recepturę Kaloma, bo ja się zdobyliśmy. Byliśmy w starym bazie bractwa, wytłukliśmy wszystkich nieumarłych, zdobyliśmy sferę, etc., etc. I możemy przekazać też tą recepturę oddać, którą też myśleliśmy tam znaleźli w chatce Kaloma. Hej! Cześć, Balu Tyjonie, słuchaj. A to nie dla ciebie była ta receptura? On myśli, że to takie ładne. Jaką ta receptura w takim razie była? A, dla Kadara, nie dla Tyjona. O Boże, ja myślałem, że dlatego, a Tyjona. Wcześniej czy... Dla Kadara, gdzie był Kadar? Ha, ha, ha. Gdzie ten drań był? W ogóle myślałem, że Tyjona cała, że alchemika właśnie. Nie musisz mi tego mówić. A tu taki surprise. Nie! Taki gram pikady skoczy nas i nie powie nie. Nope. Gdzie jest Kadar? Wiecie co? Poszukam go poza widzem i przy okazji nauczę się broni dwuręcznej, troszeczkę więcej procent. Spotkamy się za chwilę. No dobra, tutaj mamy pal Kadara. Przy okazji troszeczkę sobie siłę. Broń dwuręczną zwiększyłem. Mamy recepturę Korkaloma. Pozwól mi spojrzeć. Proszę bardzo. Zatrzymać być zadowolony z niej, czy nie? Tak, to, a to przepis, którego szukałem. Dzięki, bracie, pracowałeś ciężko na rzecz bractwa. Weź do mnie tę urnę teleportacyjną. Teraz zawsze bezpiecznie staniesz się do naszego obozu. A teraz zostaw mnie w spokoju. Muszę zbadać tę recepturę Kaloma i jak najszybciej rozpocząć produkcję. Myślę, że zajmie to troszeczkę czasu. Dobra, mamy teraz kolejną urnę teleportacyjną. Pewnie w trzecim rozdziale cały wysyp ich będzie. Mamy teleportację do Xardasa, mamy teleportację do obozu bractwa i mamy też teleportację teraz tutaj gdzieś od przełęczy Korinis właśnie. Chociaż w sumie od obozu bractwa do przełęczy Korinis to jest 20 sekund drogi, no, ale dobra no. Nie wiem, dlaczego tak mocno. W sumie to można coś w drugim rozdziale już, ale nie wiem.
Nie, po co 20 sekund. Po co tam runa, która jest 20 sekund bliżej od jednej z runy, która jest dostępna w podstawowej grze. Hej, ty. I także mamy tutaj Angara. Co słychać, Angarze? Jak leci? Nie najgorzej. Chociaż ciągle mam ten przeklęty ból głowy. Odkąd opuściłem Górniczą Dolinę, czuję się jednak dużo lepiej. Zostanę tutaj. Gdybyś mnie potrzebował, będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Okej. Okay. Chcesz jakaś przy okazji? Trzeba było mnie spytać. To znaczy... No wiecie, to wiecie. Ja nic nie zrobiłem jakby co. To nie moja wina. Ja nic złego nie zrobiłem. I też chyba mogę przy okazji nowej runy tutaj się wyuczyć. Chcę kontynuować naukę magii strażników. Za mało punktów nauki, tak? Czyli ta runa będzie kosztowała 10 albo 15. No niby runa niby mocniejsza od głosu strażnika jest dość kuszącą propozycją. Ale kurczę, no w sumie i tak brakuje mi dwóch punktów nauki, żeby wyszkolić się na 100% w dwuręcznej. Ja mam dylemat. Mogę niby użyć tabliczek, ale tak zabraknie mi 1%, jak się wyuczę tego jednego. Potrzebuję dwóch punktów nauki skońskować. Kurczę, no. Dwa punkty nauki mi są potrzebne. Moje zdanie. Ach, skąd ja mogę wziąć dwa punkty nauki? To może być nieproste. Ponieważ do poziomu brakuje mi jeszcze, o Boże, ciutek span. W sumie 70% na dekadę, tak jest, niezły wynik. Powiedzmy, że chwilę z takim wynikiem pogramy. No, poszukajmy jakichś tych przeciwników w okolicy jeszcze, a najpierw zmieńmy tą badziewną zbroję, bo Boże, jedyny chodzić w tym dzianku to jest śmiech na sali. Wiesz, to jest, nawet chyba sam ten Balek, który nam sprzedaje lepszą zbroję, to mówi, że po co nam lepsza, skoro w tej wyglądamy całkiem seksownie. To źle brzmi. Zdecydowanie to źle brzmi. I tutaj przy okazji jeszcze możemy przejść się do Bengara, który nam dość ciekawego powie. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników... Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Wszystko będzie dobrze. Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Zobaczymy, zobaczymy. Jednakowoż Wilka mu tutaj dawać nie będziemy, ponieważ jak ktoś z was napisał, to jeżeli tutaj Wilka przeprowadzimy, nie będziemy mogli go potem zabrać na statek w pewnym momencie, a tego oczywiście nie chcemy. No bo przejście warto jest go zabrać po prostu z tobą w temacie. Dobra, czy to jeszcze jakiś jeden poszukiwacz gdzieś był, czy nie? Chociaż go nie widzę w tym momencie, może go olejemy. No to użyjemy posążku i nosa. Albo i nie użyjemy. Wspomniałem o czymś. Czuję, że coś się gdzieś nie dusi. No i witam was z powrotem przy okazji. Przepraszam za malutki przeskok, jednakowoż no... Jak zwykle, jak was przepraszam, to oznacza to mniej więcej tyle, iż grę mi wywaliło. No i tak, coś tu jeszcze mam do powiedzenia. Zabiłem temu góry jednego poszukiwacza, tu na dole dwa... To właśnie tutaj macie leżące ścierwojady. Też w sumie były trzy, ale jeden ścierwojad poszedł do myśliwych. No i domyślcie się, jak skończył. Powiem, że no jego historia była krótka i dość, no... No właśnie, troszeczkę mu się nie poszczęściło, wybrało zły kierunek ucieczki przede mną. Niestety właśnie te ścierwojady przede mną uciekają, jednak to nie jest fajne. Cześć Falk, co u ciebie? Słuchaj. Dwuręczny może niekoniecznie w tym momencie. Coś nowego wydarzyło się w obozie? Widziałeś już jednego z nich? Tak, już kilka razy. Więc powiem ci uczciwie, oni są jacyś podejrzani, zbyt źle się zachowują. Te typy zaczynają wszystkim chłopakom działać na nerwy. Uspokój się, myślę, że wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że masz rację. Coś nowego na temat polowania? A też gadałeś mi, stary. Wszystko do kiedyś przeczytałem. Nie powiem, że to było krótkie i miłe, ale jednak. Nix, ugaspodaj karma Beliara. Zaraz to zrobiłem. Bo jak mordię poszukiwasz, to mi karma Beliara spada. Niedobrze, mam mi naprawdę mało w tym momencie. A nie wiem, jakich potworków i nosa pomordować. Kurczę, no, to może być mały problem. W obozie wszystko w porządku.
Jest pewna sprawa. Mówi się, że w północnej części wyspy był już starożytnych piramid widziano jakiegoś niezwykłego zębacza, a w przeciwieństwie do swoich krewnych był czarny jak mrok, a poza tym zachowywał się dość dziwnie. Zgodnie z plotkami ten zębacz poluje samotnie, a z reguły te zwierzęta żyją w stadach. Niektórzy ludzie mówią, że zabicie tego takiego zwierzęcia uważa się za sukces dla myśliwego. Dlaczego? Chociażby, że go spotkałeś, to już ogromne szczęście, mówiąc już o reszcie. Chociaż dla mnie tylko głupie przesądy. No dobra. Jak dobrze pamiętam, jakiegoś wilka mieliśmy zabić, nie zębacza w trzecim rozdziale, ale dobra, może to się zapamiętam. Nie wiem. Jak leci, czego możesz mnie nauczyć, to mnie nie obchodzi za bardzo. Cześć, Rafi. Co ty mi natomiast powiesz ciekawego? Masz jakieś ciekawe informacje? Nic podobnego. Mam tą specjalną broń dla niego, ale kurczę, nie wiem, czy do czegoś mi się jeszcze dozownik nie przyda. Ale zobaczymy chociaż, co nam za ten dozownik da. Zgaduję, że troszkę ek sprawia się 100 sztuk złota. Dam sobie rękę, usiądź takiego cudeńka nigdy jeszcze nie widziałeś. Super, pokaż tą broń. Sądząc po formie wykonania jest bardzo stara. Patrz, są nawet jakieś inskrypcje, ale w języku nie zrozumiałem dla mnie. A co myślisz o 2000 sztuk złota? Oczywiście dałbym ci za nią więcej, ja niestety nie mam już złota. To wszystko mi, co mi zostało, tak sądzę. Więc trzymaj swoje pieniądze, dziękuję. Jednak uważ, póki co jednak tej misji nie wykonamy, bo jeszcze się okaże, że nam się dozownik może przydać i będzie wtedy problem. Jak nie może, to mi napiszcie, jak może, to mi też napiszcie, bo nie wiem, czy dozownik się jeszcze czegoś przyda. Szczerze wątpię. Oczywiście mógłbym z niego postrzelać, bo on bije po 1500, więc sądzę, że tylko, że mało bełtów mi zostało, to jednak no, możemy z niego skorzystać, chyba na inne potwory poza Asgalorem. Chyba, nie jestem pewny nawet. Jednakowoż, no, nie wiem, co jakiejś misji się jeszcze nie przyda. Kto wie w sumie. Cześć, Alfredzie, słuchaj, trofeów ci nie będę póki co dawał. Jak tam sytuacja? Co słychać? Dziwni ludzie w czarnych szatach, co oni tutaj robią? No, my jeszcze nawet nie wiemy, więc nie powiemy. Cześć, Dragomirze. Możesz, jeśli jesteś w stanie. Ile sobie życzy? Stopień. Nie potrzebuję nauki u ciebie, bo uczysz kusznictwa. Jak kusznica, póki co uczyć się oczywiście nie będę. Kto tu jeszcze został? Grom. Hey, może ty masz jakiegoś questa dla mnie? Że nie. A uczyć się mamy czego od niego, ponieważ wszystko umiemy. Może hey, barem jakiś quest masz? Jak leci? Od tych gości w czarnych szatach zostaje gęsiej skórki. Wydaje mi się, że czegoś szukają. Nie podoba mi się to. Mi też nie, bo mnie atakują, a to mi karmę Obeliara zabiera. Jak ja mam karmę Obeliara teraz nadrobić niby? Ej, no. Nawet oglądanie ludzi nie daje karmy Obeliara. Fuck off, czy co? Póki co nie powinienem się z poszukiwaczami bić w takim razie. Bo skoro karmę Obeliara mi to zabiera, to jest złe bardzo. Zawsze mogę się pomodlić do Beliara, ale to chyba nie daje w sumie karmy. To jest takie zwykłe pomodlenie się. Dobra, mamy tutaj misję już, nie ma sensu tu już dłużej przeadywać w takim razie. I tak mi się wydaje, że kurczę, skoro mi to karmę Beliara zabiera, to idziemy do Xardasa bez gadania, nawet tutaj nic innego nie robimy w tym momencie. Bo to nie ma sensu, bo potrzeba właśnie tej całej karmy Beliara, więc do Xardasa. Potem sobie to miejsce oczyścimy. Cześć kostki, co u was? Co u was kostki słychać? Dzień dobry. Dzień dobry, idziemy my na górę już, natomiast będziemy tutaj czego szukać. I zobaczymy, co nam Xardas powie. Czy nie powiedziałem, że idziemy do Beliara? Chyba powiedziałem. Jak tak powiedziałem, to przepraszam. Ale może tylko się mylę teraz. I wtedy tak nie powiedziałem. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Szykuje się coś dużego. Chyba muszę najpierw odpocząć. Odpoczywasz od pierwszego rozdziału, ziom. Chociaż w sumie no, od pierwszego rozdziału wiele dni nie minęło. Dobra, minęło. Minęło prawie 100 dni stary, 3 miesiące jak ją pindalasz. Hej. Xardas. Byłem w świątyni śniącego. Zatem mów. W środku był czarny mak, chciał mnie zabić, ale jak widzisz nie udało mu się to. Miał przy sobie Uriziel. Dobrze, że go odzyskałeś. Mógłby okazać się bardzo niebezpiecznym jak przyjaciela. Miecz mnie nie obchodzi, zostaw go sobie. Na pewno ci się przyda. To znaczy, że nekromanta, dzięki tobie Beliar stracił swojego kolejnego wiernego sługę. Ten czarodziej, o którym mówisz, mógł być wysłannikiem Beliara. To może być wskazówka. Mniejsza o to, nie o tym mowa. Wracam z górniczej doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko Innosa.
Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa w chowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Potężne magiczne istoty. Potężne wziąć wielki cudzysłów. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Jak prosi o posiłki, to przyniesiemy jakiś obiad. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do Oka i Nosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. To niedobrze. A dalej myślę, jak ja mam do jasnej ciasnej nabić se karmę Obeliara? Fuck off, jakieś pomysły? Jak się nabijało karmę Obeliara? Zabijając dobre istoty, bo pomodlenie się do Obeliara raczej nic mi nie da. Bo co mi to w sumie da, czy pomodlę do Obeliara? Nic. Bo on chyba tylko jak mu się odda punkty zdrowia, to cokolwiek jest w stanie ofiarować. A potem sobie pogadamy, znaczy w sumie potem sobie pogadamy z Zigosem. Jak kurczę jakoś się z Belkiem dogadać? Belek, słuchaj, nie bądź felerek, daj mi tutaj jakoś... O, modlitwa. Zaczyna moje punkty zdrowia lepiej. O, cześć. Cześć! Sługo demona, czy sługo demona. Nie masz! Bonu, zapomnij o tym, papa. Bleb. Słyszałem ten tekst już 100 razy, więc do widzenia pan. Ciekawe, że zabierasz to nie z Igosa, on nawet nie jest skory do ataku. Balić go w takim razie. Balić go. Wcześniej był skory do ataku, nawet jak był z Igos. Może to się w przeciwnym razie zmienia? Nie powiem. Modlitwa. I tu chyba muszę stworzyć stałe punkty zdrowia, tak? Inaczej się Beliar nie zwiększy, więc nie mogę stworzyć stałych punktów. Muszę jakoś wymyślić, jakoś inaczej wykminić karmę u Beliara. Chyba kolejny demon się zespił. Modlitwa. Spróbuję tylko się pomodlić. Kuka to daje jednym słowem. No. A więc walić te modlitwy do Beliara. Niestety, no, u Beliara trzeba karmę sobie w inny sposób nabić. Nie będę mógł rozpocząć tą masakrę na Etlu już, ale będę mógł zabić tylko jednego paladyna tam z dwóch, żeby ta karma mi szczególnie nie stała się jakaś mega zła. Wow, Zigo, zwracaj to! Ja wiem, że to czas na parkour może jest dobry, ale stary. Ułożę z mnie zepną z tego! Z mnie zepną, kurczę! Zostawcie mnie! Dranie! Kurczaki pieczone! To mi się jeszcze nie zdarzyło, że mnie zepchnęli. Zostałem zepchnięty. Zostałem odepchnięty przez sługi Beliara. Nie lubią mnie. Sługi Beliara mnie nie lubią. Jak widzicie, teraz już farmienie tych potionków to jest nic trudnego, odkąd te demony stały się tak słabe. O, Zigos teraz ucieka? Nie wiem, przed czymś z bekami chyba. Nie wiem, czemu wielki sługa Beliara boi się czegoś takiego. Ale dobra, mniejsza z tym. Demonie, posmakuj potęgi Uryziela. Ten miecz dobił śniącego człowieczku. Demonie, nie masz żadnych szans. Do widzenia. Jakiś sensowny pełnia many. No bo to jest chyba jeden z gorszych wariantów z dropu z tego potwora. Często mi drapały na przykład dwie pełnie many i dwie mikstury zła porządne, a teraz... Idź pan z tym w diabła. Co to ta twarz? Nie wiem, czy nie powinien z nim teraz pogadać, bo potem się okaże, że on spadnie na dół i będzie po sprawie. Zigosie, mroczny wysłanniku, ej! Obudź się, pan! Że Zigos, mroczny wysłannik, jesteś śmiertelny, ty. Jeszcze mało tego polecia sobie! Dobra, to jest chyba dobry moment, że zakończę odcinek, ponieważ jak widzicie, troszeczkę się to wszystko pokręciło przez tutaj przyzwanie tego demona.
Ma, no jeszcze jeden demon mało tego jest, tym ktoś się bije. Nie wiem, tu się pierdala. A więc widowo mówię wam, popa, następnego odcinka, w którym się już wszystko powinno ogarnąć. Na razie i cześć.